Także witajcie, to Zomryfek. Witam w kolejnym odcinku Zajzaczka. Wracamy sobie do gry. Mam tu continue, bo sobie coś testowałem. Więc po instriku CM1. Ale dzisiaj sobie testujemy, w sensie Boże, testujemy. Losujemy postaci, zobaczymy co nam się trafi. Jak coś, czym nie mamy odblokowanej bestii, to robimy bestię. Jak nie, no to nie. Bo już myślałem, że znowu Lilifda. Ej, ale jest kiperek. Ja mam pomysł, co z tym kiperem zrobię. Ja na nim wpłacę bardzo dużo pieniążków do maszyny do donate'ów, bo ona jest taka trochę bidna ostatnio i przydałoby jej się trochę miłości, to na pewno, to na pewno. No, bardzo przeciętny item, nawet bym go chyba nie kupało, tak szczerze mówiąc. Bombkę tutaj sędziom zużyję na te kamyczki ze złotem. No i lecimy sobie dalej na eleganckości. Kurde, jak ja się fest lepiej poczułem, to jest coś niesamowitego. Nie za bardzo mam dzisiaj czas w ogóle na nagrywanie, w sensie dzisiaj, no wcześniej miałem nagrywać, ale nie nagrywałem, bo się źle czułem, w sensie jakieś nudności miałem normalnie. Mówię, Jezus, o, skąd to? Co ciekawe, obejrzałem najnowszy odcinek Przygód Kapitana Fuszerki i po tym odcinku aż mi się żygać zachciało. Ja nie wiem, czy te odcinki Walaszka już są tak średnie, że aż mi się źle po nich robi, czy o co chodzi? Nie wiem, nie wiem. Ale dosyć długo tak się źle czułem, walczyłem dzisiaj z żołądkiem. I nie wiem dlaczego, ale znalazłem na to remedium. Nie miałem za bardzo co zje. Jak to się szybko zatnie ta maszyna, to się zdenerwuje, bo dzisiaj w planach jest tu wpłacić bardzo dużo pieniążków. Czy ja mogę do niej wejść? Dziękuję. A na razie zostawię tyle pieniążków, bo jeszcze zapomniałem, że item z walki z bossem też chyba będę musiał kupić. Więc te 15 coinów by się przydało, a boss nie wiadomo jaki będzie. O, trafił się jeden z mniej fajnych, bo taki Duke of Flies na przykład. O, pojawia muchy i po prostu z tych muszek mamy dodatkowe coiny. A tutaj tylko z zabicia bossa będę miał coiny, których chyba aż tak jakoś mega dużo nie ma. Dobra, jak ja znalazłem remedium na żołądek? Cały dzień, naprawdę, ja nie wiem kiedy oglądałem ten odcinek. O 15? Jakoś mega szybko, nie? I się mega źle czułem. Teraz jest 23:20, jak nagrywam. I godzinę temu sobie zrobiłem placki ziemniaczane. I bez kitu, jak ręką odjął, ja nie wiem o co chodzi w ogóle, nie? Więc coś takiego, wiesz, lekkiego. W sensie nie jakieś giga ciężkie, plus takie w miarę miękkie, żeby na te zęby nie bolały. No to placki ziemniaczane, mówię, super. Zrobiłem sobie placki ziemniaczane właśnie. I normalnie jak je jadłem, z każdym kęsem, czułem się lepiej. Nie wiem, dlaczego tak się działo, ale jak macie problemy jakieś żołądkowe albo z czymkolwiek, polecam placki ziemniaczane. Pomagają, a przynajmniej mi pomogły. Dzisiaj słabo z czasem w ogóle jest, ja nie wiem czy nagram odcinek na 18. Losowy wtorek powinien dzisiaj być. Ale jakbym już miał możliwość, to raczej bym dograł wampirki. Bo wampirki się powinny pojawić, a nie mam za bardzo gry na losowy wtorek do nagrania. Ale nie wiem czy te wampirki nagram, bo za niecałe 11 godzin od momentu, w którym to nagrywam, o 10 rano będą mi wiercić w podniebieniu te wkręty pod ten aparat rozporowy, czy jak on tam się nazywa. No i nie wiem, zgaduję, że tak średnio się będę nadawał do gadania. Nie wiem, czy tylko same te wkręty, czy już sam aparat będzie montowany. Jak aparat, to już w ogóle nie ma szans na nagranie czegokolwiek. Mam nadzieję, że same wkręty jak na razie. No ale to i tak będzie znieczulenie na podniebieniu, te gwoździe dwa tak naprawdę takie, no, no, no może być różnie z tym. Ty, a to jest akurat... Czy to mnie zabija na tej postaci? Extra damage can't kill Isaac! O! No i mamy odpowiedź. Glass Canonic jest bardzo elegancki. Tylko dałem dupy z jedną rzeczą. Ja wziąłem ten item podczas gdy miałem stracić zdrowie. Ale dałem dupy bez kitu. Dobra, pana to! To kupuję. To kupuję za darmo. Dostaję to, na pewno dostaję. No i wyszło tak, jak miało wyjść. I tak bym tego Tirzapa kupił, i tak? A
teraz mogę sobie zadać zdrówko, obrażenia, wrócimy się po glas kanona, pójdziemy do boss challenge roomu. No i zobaczymy, co tam ciekawego się trafi. Do Devil Roomu? Trochę bez sensu iść do Devil Roomu, jak ja nie mam 30 coinów. To jest zawsze problem na tej postaci, że jak nie mam 30 coinów, to jakoś za bardzo nie lubię iść na te specjalne pokoje, ale... No zobaczymy, jak to wyjdzie. Lecimy do Boss Challenge Roomu. A, tu też będzie item do kupienia. No to tier zapik, no elegancki przedmiot, elegancki. Tylko weź tu to kup. Jakie co ja odwaliłem w ogóle? Zapomniałem! Zapomniałem! Dobra, no nic. Coiny na glebie. Ty, może ja bym poszedł? Na walkę z aniołami? To nic ciekawego do kupienia nie ma niestety, więc ładowanie tego przedmiotu aktywnego na kolejne ładunki dużo mi jakoś specjalnie nie da, ale... Chyba i tak to będzie bardziej opłacalne, jakiś kluczyk za darmo zgarnąć niż cokolwiek innego. Kolejny coin, zostawię go na glebie. Tutaj kolejny coin, więc no tego wyleczenia się z tych coinów rzeczywiście będzie tutaj dosyć sporo. Jeszcze jakbym nie wziął tam tych dwóch coinów z tego Sacrifice Room, no to w ogóle to by lepiej wyglądało. No nie wiem, co teraz zrobić. Raz, dwa, trzy, cztery coiny mamy do oddania. Okej. Raz. A skąd tu koń się pojawił? Nie, przecież to jest... Jezu, ja zapomniałem, że gram tym drugim. I on ma mniej zdrowia. Nic nie widzieliście, widzowie. Nie no, przecież to jest... To jest za dobre, żeby to wyciąć. Ja byłem pewny, że ja mam przecież... O Boże, co ja odwaliłem? Ja nie myślę już, naprawdę. Ostatnie dni to są podejścia boskie pod względem mojego skilla, naprawdę. No to jakoś podnoszenie coinów nawet nieźle działa, więc bardzo dobrze. Kolejne coiniki zgarniamy. Piąteczka, super. No na samym początku się... Uciekaj, co to są za itemy? Każdy item specjalny stąd chce. Ajajaj, ale te pająki niefartowne. Dwa coiny dodatkowe by były, no. A akurat tamten bydlak podszedł. Ej, bez kitu, no przecież co tu są za przedmioty, ten parasitoid? To przecież zrobi taką robotę. O, dyszka, super, że głowa mała. My Reflection to jest tier up chyba z range upem, albo damage up z range upem, chyba damage up. Jeszcze jest damage up w postaci Champions Belta. Ja nie interesuje mnie w ogóle, co to w ogóle jest za piętro dziwne. W ogóle mnie nie interesuje, co jest w walce z bossem do wzięcia, bo nie będzie nic lepszego. Locker's Room może? A walka z Pride'em? No nie jest to zbyt fajny bozik. Ale dosyć fajny pokój tak naprawdę na walkę z nim. No bo te bomby jakoś specjalnie mi nie mają jak zaszkodzić. Aż se nawet podejdę do ciebie, kolego. Żeby coiny od razu z ciebie zgarnąć. 30 coinów, jeżeli trafiłby się nam jeszcze jakiś, nie wiem, Duke of Flies, to może tutaj jeszcze bym zgarnął na kolejny item? Ale głupi pokój. Super Secret Room jeszcze poszukam, być może. Maszynę wysadzę, chciałbym, bo są fajne itemy, ale no bez przesady. Parasitoid koniecznie i koniecznie My Reflection. Mega fajne itemy, Boomerang Tears, Damage Up i to naprawdę potężny. Range Up też genialny. Lockdown, więc no tak naprawdę na parasitoida to jest bardzo zły item. Zdecydowanie mniejsza szansa na to, że jednak te pociski jajeczne wystrzelę. No mimo wszystko one i tak się w miarę często trafiają z tego co widzę, więc nie jest źle. 9 coinów, no niestety
nie wystarczyło na kupno kolejnego itemu. Możemy sobie za to pójść do Curse Roomu, wyjdziemy za darmo za pomocą Chariota. Obym nie umarł z tym jednym serduszkiem. Nie no, tam już tak odwaliłem, głowa mała, naprawdę, naprawdę. Dobra, coinik tutaj jest, więc nawet Chariota nie muszę używać. Chociaż może to był lepszy pomysł, żeby go użyć. Ale zostawię go sobie na, nie wiem, jakiś pokój, w którym będzie dużo po prostu przeciwników, gdzie normalnie nie mógłbym z każdego zgarnąć coina. To wiecie co? Kupmy tę kartę. Wheel of Fortune. Może powtórzy piętro? Ale jazda! Powtórzyło piętro! Ale jaja, Burning Wasteland. No nie jest to najlepsze piętro do powtarzania, ale lepsze to niż nic. Ty no, pierwszy raz użyłem tego z nadzieją, że powtórzy piętro i rzeczywiście powtórzyło piętro. Jakby ktoś nie wiedział, to może użyć losowy efekt z Dice Roomu. A jednym z tych efektów, jednym z sześciu, jest powtarzanie piętra, więc super. Tier Delay, jeden z niewielu w grze, nawet nie patrzę, co tu innego jest. Tier Delay na tej postaci to robią kosmiczną po prostu robotę. Ogólnie tier zapy są mega dobre na tej postaci, ale tier delay to już jest w ogóle inny poziom bycia super. Nie no, jak na razie jest naprawdę elegancko. Jeżeli nie trafi nam się jakiś złowrogi Sacrifice Roomik i podstępne coiny do podniesienia, wydaje mi się, że będzie okej. Co to za itery zarobiste są? Ja tu chcę wszystko. No nie wiem, czy Lusty Blada, czy Compound Fracture. No nie no, na tej postaci to chyba Humbling Bundle lubię, więc kupię, ale trzeba tu coś jeszcze innego kupić. Co to za potężne w ogóle? O, żadnych przeciwników, kurde. Ale dostanę mało pieniędzy z walki z bossem, to ja nic tutaj już nie kupię raczej. Muszka, dawaj, dawaj. No i dwa coiny, super. Ale żałuję, że nie mam jak wejść i wyjść bezpiecznie z Devil Roomu. Ej, Larry Junior jest dobry, jak w dupę mu będę strzelał, to każdy segment dupy będę rozwalał oddzielnie i segmenty dupy oddzielnie będą mi dawały każdy inny coin. Ale zarąbisty, nie, najlepszy bossik jaki mógł się trafić chyba. Dobra, tu się wszystko układa, widzowie, widzicie, czasami trzeba przegrać wojnę, żeby wygrać bitwę. Dobra, co? Compound Fracture, pociski rozpadające się na boki. Trochę na tej postaci to ryzykowne jest. Ale tu jak to fajnie wygląda, jak to się rozpada i jeszcze wraca. No. No i to jest mega duży damage up po zabijaniu każdego przeciwnika. A nawet powiem wam, że tutaj aż sobie podzielę się swoim bogactwem i wpłacę do maszynki, no. Ej, naprawdę, granie tą postacią to jest najlepsza postać po odrobienie pieniędzy w maszynie do donate'ów. Czy lecimy od razu na piętro alternatywne? Niekoniecznie. Ja bym poleciał przez zwykłe piętro, bo tu większa szansa jest na, nie wiem, jakieś zwykłe pająki czy coś. Wydaje mi się, że będzie więcej słabych przeciwników, czyli więcej coinów do zgarnięcia. No ale rzeczywiście, nie pomyślałem o tym Compound Fracture. To jest ogólnie bardzo dobry item, nie mówię, że nie. Problem jest taki, że on będzie... On jest tak dobry, że tak szybko zabija przeciwników, że po prostu będę miał dosyć spory kłopot w podnoszeniu przedmiotów. Ale beznadziejny pokój. Secret Roomik jakimś cudem tutaj raczej... O! Raczej tak. Jeszcze ja. Dobra, ciebie wysadzamy. Piąteczka, elegancio. No i co w Treasure Roomie? Tier Delay. Jeden z niewielu w grze. Kiedy to już dwa jedne z niewielu dostaliśmy. Jaka tu jest jazda, ej, jest bardzo dobrze. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze jest, widzowie. Kolejne no nie, dobrze, kupiłem to Humbling Bundle, naprawdę, tak w ogóle jakoś na to nie zwróciłem uwagi na samym początku. Ale przecież jak ja bym nie kupił Humbling Bundle na tej postaci, to byście mnie zlinczowali. Dobrze, że kupiłem jednak. Idziemy do sklepu, zanim walka z bossem, to sklepik do Devil Roomu, nie wiem. Pieniędzy mamy, więc może coś tam się dobrego kupi. Gdzie się mówi pieniądze w ogóle, jakoś nie wiem. Jest jakaś gwara, gdzie się mówi pieniądze? Czy tak po prostu to jest jedno z tych słów, które po prostu ludzie, tacy jak ja, lubią mówić, bo się źle mówi i tyle. Diplopia! Paluszka, palca grzebalca bym nie brał chyba. Kurde, ten lakab bym wziął z kluczami. Ale tylko jak naprawdę już nie będzie tutaj nic do kupienia. No a Diplopia. Diplopia. Diplopia.
Złoty coin. Ale siada. A może byśmy poszli na Angel Roomy, na mega szatanka? Tak dobrze wczoraj poszedł ten mega szatanik. No, no. 69 coinów, nice. No i koniec piętra. Nie no, pieniędzy mamy tyle, że ja na ludzie kupię sobie tego lakapa. Ale nie wiem, czy się opłaca i tak to wszystko wydawać. Z drugiej strony, i tak po prostu nie zbiorę tak dużo pieniędzy na kolejnym piętrze, bo będę miał limit, więc trzeba coś wydać. Do David Roomu nie idziemy, lecimy na Angel Room. I mi się to podoba. Pan Remigiusz, Small Rock może? Niestety nie. Ja sobie biorę lakapa, bo mówię, ja bardzo lubię efekty. Na szczęście, szczególnie, że mamy tego parasitoida. Palucha nie biorę, mimo że jest dobrym itemem. No on już w ogóle mi będzie zabijał przeciwników kompletnie, których nie chcę zabijać. Więc no zdecydowanie mi utrudni podnoszenie wszystkich coinów właśnie ziomków. Speed up. Wezmę, bo wydaje mi się, że nie wydamy tych pieniędzy na kolejnym piętrze. No i lecimy sobie na piętro alternatywne, dodatkowy item z walki z bossem. Zobaczymy, co tu ciekawego nam się trafi. Kurde, coś jeszcze miałem powiedzieć, ale nie pamiętam co. A, o Swords and Sandals, w ogóle jakie... Kocham odcinek ze Swords and Sandals, pierwszy co wrzuciłem. Dlaczego? Wrzucam nową serię i gram w nową grę, Swords and Sandals trójeczka. Nigdy w tę grę nie grałem bardem. A jest taka opcja grania bardem na gitary i tak dalej. Mówię, gram bardem, zobaczymy co to wyjdzie. A tu ryzyk fizyk. To jest ciekawe. Secret roomik. Jest. Piątka będzie tu? No to skrzynkę otwórzmy. Aj, szpija, bez sensu. Znaczy bez sensu. Aha. Kolejnej bomby potrzebuję, ale gówno. No dobra. Zbierzemy raczej. Wracając do Swords and Sandals. Gram pierwszy raz jako w życiu jako bard w tej grze, bo grałem w tę grę kiedyś jak byłem młodszy. Nie przeszedłem jej nigdy, ani nawet do połowy gry nie doszedłem. Ale coś tam grałem. Ale mówię, nigdy jako bard i się pytam widzów. Jak tam widzowie się gra jako bard? Czy to jest dobre? I tak dalej, nie? I dostaję oczywiście dwóch rabinów. Nie no, Ryfek, ty to zaczynaj tę grę od początku. Na charyzmę to się nie da grać w ogóle, nie dasz rady, będziesz się męczył. Koniec serii, nie masz po co w ogóle grać. Tymczasem inni widzowie. No Rywku, ogólnie gitary to są OP, więc ja polecam ci strasznie ten build, mega fajny, mega fajny. O co, zdecydujcie się. Ludzie. Shielded Tearsy, jestem nietykalny. Tu nadal są dwa itemy do zmiany, lepiej tu zmieniać niż tam, więc zmieniamy. Tak, nie za bardzo. Fajny trinkecik, tak, by the way. No, niech będzie, że tu zmienię. Aha. Dobra, Super Bowl. Płaćmy do, nie wiem, 45 coinów chociaż. Okej. Ja idę po Diplopie i zobaczymy, czy się trafi Angel Roomik z czymś dobrym, a teleport do Secret Roomu raczej na kolejne piętro. Ten boss challenge room olewam. Mimo wszystko ja będę szedł na odbicie lustrzane, po Eternal D6 się wrócę, bo będziemy mieli tam część noża do zmiany. No a z niej już coś fajnego mogłoby się trafić. Dobra, walka z bossem, bossik raczej bardzo prosty na te pociski jakie mamy. Boże, co ja robię tutaj z nim. Damage up ze shot speed upem. Nie przepadam za shot speed upami, ale wezmę. Lepsze to niż nic. Boże, to jest mały damage up, tak w ogóle. Jak ja mam shot speed chory. No, teraz powiem wam, że nie brałbym Trisagiona. Wróćmy się po Eternal D6. No bo tak jak mówiłem, tu będzie item do zmiany. W treasure roomie po drodze. No i w walce z bossem, co tam się trafi, to weźmiemy. Ja liczę na po prostu zwykłego tier zapa jakiegoś, bo damage mamy naprawdę bardzo fajny, a no na tej postaci tearsy to można zwiększać do jakichś w ogóle chorych ilości i... może być mega, mega boops. Dobra. Pokój XL akurat, dwa ładunki, dyszka. No mówię, to jest nie do wywalenia te pieniądze, jest po prostu ich za dużo.
syf straszny, decap attack. Liczę, że dostaniemy coś lepszego i liczę, że jeszcze bomby dostaniemy mimo wszystko, bo jeszcze pan Remig już jest do wysadzenia, może jakiś small rock z niego by wyleciał też. Zawsze spoko. O, i lakapy kolejne. Lakapy kolejne to jest akurat mega ważna rzecz, bo mówię. Chociaż nie wiem, czy te pociski ja jeszcze są zależne od szczęścia. Mega dużo ich leci, nie? Ja mam szczęście takie nie za bardzo. No, tego się spodziewałem. Ja jakoś do tego Eternal D6 nie mam ostatnio farta. No więc może to i dobrze, że to zostawię i wezmę ze sobą po prostu diplopie jak człowiek kultury. I podwoję Secret Heart. Na to liczę. Po to tylko mam tam diplopie, żeby podwoić Secret Heart albo nie wiem, Holy Crowna. To jest dobry itemik akurat, więc jego nawet zmieniać nie będę. Tirsy mamy coraz lepsze, 2.30 już prawie że standardowe. A przypominam, że mamy quad shota i obrażenia 7 na trzecim piętrze, więc jest nieźle. Ale będzie długi odcinek, co? Bo się w pierwszym wywaliłem, tu powtarzanie pierwszego piętra, widzę, o, chyba mu dobrze poszło. I pierwsze 6 minut podejścia. O Jezu. Tu mógł jako los wejść do Curse Roomu niby. No nie dostałem teleportu do Devil Roomu, więc kto wie, może coś tu ciekawego będzie akurat. W sensie do Devil Roomu, do Angel Roomu. Bo ja nie mam bomby na Angel Room. Wow. Wow. Jezu, jaki syf. Jak dobrze, że ja nie dostałem tego Angel Roomu. Szkoda trochę, że bomby nie miałem. Nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że w tej skrzynce będzie rzeczywiście teleport. Szkoda bomby, bo moglibyśmy sobie wysadzić aniołka. Jest tu bomba? No, no to tym bardziej już. A i płaćmy do, nie wiem, 50 coin. No i tak dobrze ta maszyna. Już do stówki dobiliśmy z chyba 40 paru, więc nie jest źle. Dobrze ten Angel Room się nie trafił, bo teraz na kolejnym piętrze mam 100% szans na ten Angel Room. Znaczy 100% szans. No, nadal mam szansę na Angel Room, a nie na Devil Room. I... mam nadzieję, że tu już item będzie normalny do wzięcia, a nie jakieś soul hearty śmierdzące, bo przy to śmiech na sali. A tu nadal mogę wejść. O, pigu wolę nie ruszać. Kartę Moon mogłem użyć tak naprawdę, żeby tutaj sobie wyjść, bo... o, tą postacią zawsze troszkę niebezpiecznie chodzić tak na jednym koniu. No i bez skitu, ja mam tak dużo tutaj pieniędzy, że ja w ogóle tego nie wykorzystam. O, a co to za piguła? Puberty. I będziemy dorośli. Puberty! Takie włosy. Ej, a tu nie ma tych włosów. A mi się wydawało, że ktoś by miał takie włosy jak Edmund. To właśnie chciałem powiedzieć. Nie wiem, nie wiem, dziwne, dziwne. Z walki z bossem jakiś itemik? No, jakby był coin. Aha! Aha, ale gówno. Nie no, co ja będę brał? HP upa za... za pieniądze, nie, co to jest w ogóle? Co w sklepie? Z tego co kojarzę, to lecą... o, tutaj mamy szczuprynę, co jest? Ty, ja w ogóle o głowy nie... what the... a dlaczego tu, a... przy kolegach chce się popisać, nie wiem o co chodzi. Coiny do nas lecą, nie? Tak jest. No i super. Mega, mega dobry item. Tir zapik, oczywiście, że super. Część wianoć w ćpuna, no ja bym chyba to zostawił na razie. Co w treasure roomie? O Jezu, jakie gówno. Czy ja walczyłem na pierwszym piętrze z tym gwizdeczkiem? Nie wiem, być może w tym podejściu to się wywaliłem. No ale syf ogólnie. No i tutaj, drodzy widzowie, ja już liczę na jakieś naprawdę potężne przedmioty. Bo mam dużo pieniędzy do wydania po prostu i nie za bardzo mam co z nimi robić. To jest cel życiowy, mieć tak dużo pieniędzy, żeby nie mieć co z nimi robić. Ja tak często mówię na odcinkach, że ja tak zarabiam, że nie za bardzo mam co robić z pieniędzmi. No nie, ja po prostu oszczędzam na kupno jakiegokolwiek mieszkania kiedykolwiek. Nie mam znowu bomby, serio? Kurde. Dobra, dwie części przemawiam ci puna, bierzemy. Ej, ale naprawdę ja mam Humbling Bundle, ja używam bombę na piętro i ja nie mam żadnych bomb.
Ale syf. No to dałem dupy trochę, bo tak naprawdę jakbym się postarał lepiej z tymi bombami, no to już mielibyśmy przejście na... A po co ja tu wróciłem? A, po część planuś po na drugą. Mielibyśmy już przejście na walkę z Mega Szatanem. Chociaż tak naprawdę nawet nie miałbym tej drugiej bomby, bo tą jedną bombę, którą tutaj zużyłem i kupiłem na poprzednim piętrze. No właśnie, to była jedna bomba. Ale syf, straszny naprawdę z tymi bombami. Dziwne, że na Humbling Bundle się nie trafia nic. Nagrywa się to? Nagrywa, a wam kochani widzowie, to jest tej 6 minucie nagrania. Przypominam, jeżeli chcecie, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować i wam dziękuję bardzo za wsparcie. Lecimy dalej. Kurde, ale serio, zauważyłem, że jak jestem odcinek, jak mi nie wyjdzie, to tych łapek w dół jakoś jest dużo, ale jak już potem zrobię odcinek... O, a to też ciekawe. Ale nie, no ja chcę mimo wszystko kluczyki, żeby pójść na ten, na walkę z Mega Szatanem. Ale jak już potem zrobię odcinek kolejny, w którym powiem, ale wczoraj zagrałem jak gówno, to wy takie macie... Oj tak, tu już się przyznałeś, tu już ci dajemy łapki w górę. Ojku, coś tu jest. Zawsze mnie to po prostu bawi. Steam Sale, no a tej... postaci elegancją. No i znowu mam tyle pieniędzy, że tutaj nie ma co robić. Jakiś, nie wiem, deep packets by się przydało. Moglibyśmy sobie tutaj na eleganckości zgarnieć do 600, boże, do 999 coinów. Jakieś money equals power by się trafiło. No i w ogóle byłaby jazda. Kurde, ja już z takimi itemami jak teraz mam, mógłbym do końca gry iść. Bez w ogóle żadnego problemu, naprawdę. Jezu, jakie gówno. No kupię, bo... część przemiany w Belzedupa i chociaż będę latał. Jezu, jak jest teraz wysyp tych... te iPhony, ten nowy iOS ma tą opcję, że jak... ktoś do ciebie dzwoni, to możesz mu ustawić tam zdjęcie kontaktowe, jakąś tam alias, jakąś nazwę własną czy coś. Jest teraz wysyp tych memów. Na walaszawce, że dzwoni do mnie szef, haha, i jest podpis właśnie Belzedup z tego, z Bogdana Bonera Egzorcysty, albo jeszcze lepiej Sułtan Kosmitów, że dzwoni. Albo moja dziewczyna, matka Sułtana Kosmitów, o nie. No jak syk gol, fatalne to piętro było, dobra, lecimy dalej. Po co mi było pić ten olej? Może dobrze, że nie jestem aż tak obrzydliwie bogaty, bo bym pił olej z tego bogactwa i bym był tak gruby, że nie mógłbym się ruszać. A tak to na oleju tylko dzisiaj smażyłem placki ziemniaczane. A jeszcze mi tak dziwnie wyszły, w sensie zarazem dobre i złe mi wyszły, bo bardzo mało ziemniaków mi zostało i takich małych. I mam od rodziny Oli ze wsi takie gigantyczne jajka kurze. I te jaja były zupełnie nieproporcjonalne do ilości ziemniaków tam. W sensie jedno jajko tylko zbiłem. I ono było większe niż objętościowo niż chyba te 3 ziemniaki co starłem. I takie mega żółte mi wyszły te placki ziemniaczane, takie trochę jak nie wiem, chleb na... A to może być... No to nie wiem co tu się stanie. Trochę jak chleb na jajku. Lub też moja nowa ulubiona nazwa na to danie, jajochlebki. Boże, przecież to się chce jeść dla samej jajochlebki. Dlaczego ja nie znałem tej nazwy, jak byłem mały? A mnie matka zawsze, w sensie ja to nie, że nie lubiłem. Lubiłem chleb na jajku, nie? No bo czemu rodzice robili chleb na jajku? No bo stary chleb zostawał i szkoda było go wywalić, więc się robiło chleb na jajku po prostu i smażyło na oleju. O nie, ten item może mnie zabić. Robiło się chleb na jajku. I ogólnie to jest bardzo spoko. Ja to nawet lubię, ale no już się czasami przyjadało, jak u nas, nie wiem, czy u was też tak było, ale u nas przecież zawsze był chleb był wczorajszy, no bo dzisiaj się kupowało chleb dzisiejszy, ale żeby zjeść chleb dzisiejszy, to trzeba było zjeść chleb wczorajszy i już mnie to po prostu tak dobijało czasami. I siadło ten chleb na jajku i mi się już nie chciało. Ale jakby mama mnie się spytała, Łukasz, chcesz jajo chlebki? No to na pewno bym zjadł.
taka rada dla rodziców, wymyślajcie słodkie nazwy potraw, to dzieci to jedzą, cokolwiek. Ty, ostatnio, nie, to mnie rozwaliło, nie wiem czemu mi się to skojarzyło z tym, ale no rozwaliło mi to beret po prostu. Koleżanka, nie, to Ola tak mówiła, sama, o, sama Ola. Ja nie wiem, czy ją trollowała koleżanka, czy to tak jest naprawdę, czy... Ja nie wierzę w to trochę. Dobra, lecimy na walkę z bossem. Przyszła w ostatni weekend do nas przyjaciółka mojej narzeczonej. No i tam dziewczyny co się działy. I tam gadaliśmy coś o YouTubie, o rzeczach co mnie denerwują. I dawałem przykład, jak mnie zdenerwowały komentarze widzów. Jakoś z miesiąc temu, jak opowiadałem historię, jak idę i wygłodzonego jakiegoś kota ulicznego napotkanego, nakarmiłem parówką z lodówki. I wiesz, ja byłem przekonany święcie, że widzowie powiedzą: dobrze Ryfek, uratowałeś coś tam kotka przed głodem, nie? A był wysyp po prostu komentarzy: co? Parówką? Wiesz ile ma sodu? Rozwalisz mu nerki i tak dalej, no nie wiem. Szacunkiem dla wszystkich kociarzy i tak dalej. Ja rozumiem, że się nie karmi tak swojego kota i tak dalej. Ale no mówię, nic innego nie miałem. Wyglądał na głodnego, nakarmiłem go parówą. I dla mnie to jest absurdalne, żeby się śmiać, żeby, Boże, absurdalne jest, żeby wytykać jeszcze palcem, że parówką nakarmi kota, nie? I ten przykład właśnie jej dałem, tej koleżance mojej narzeczonej, że to mi, czasami widzowie rozwalają na łopatki po prostu. I Ola wtedy powiedziała, bo ja mówię cały czas chcę psa i ją męczę z tym psem, że adoptujemy psa albo kupujemy psa. A jakbyśmy mieli kupić, to ja mówię, że stafika, nie? To jest taki inny amstaw trochę. Ale znajoma Oli ma tego stafika. I ona mówi, według tych doświadczeń tej innej znajomej swojej, że te psy to wymagają gigantycznych kosztów. I one mają bardzo specyficzną dietę, bo ogólnie pies tej jej znajomej jest uczulony i on je tylko, nic innego, on je tylko koninę. Ja na początku wybuchnąłem śmiechem, nie? Dopiero potem mam tak, a ty na serio gadasz? Ja nie wiem. Ja może jestem, ja nie wiem, ja się na psach nie znam. Bez bicia się przyznaję. Ale który pies w naturze, w dziczy je konie? To w takim miałem trochę. Jakim cudem jest uczulony na każdy rodzaj mięsa i je tylko koninę? I teraz do was pytanie takie szczere, jak do kierownika, szczere pytanie. Czy to jest prawda? Czy stafiki jedzą tylko koninę? Czy ją zrobiła w konia, że tak zażartuje? No po prostu mnie to rozwaliło, no jak usłyszałem o tej koninie. O Jezu. Dobra, idziemy zobaczyć co jest w tym pokoju, bo ja tu mam jeszcze nawet troszkę pieniędzy na glebie. Nie, no dlaczego są same HP upy? Co tu się dzieje? No po prostu sobie wiecie, wyobraziłem, że nagle stafik staje się najpopularniejszą rasą psów w Polsce i trzeba założyć nowe stadniny i ubijać konie, bo one jedzą tylko koninę. No nie, o Boże. Zawsze w takich sytuacjach boję, jak teraz, nie? Że ja walę z tego bekę. Ale nie wiesz. Nie wiesz, jak jest naprawdę. Może zaraz wiecie, ja walę bekę, a to jest jakaś wiedza powszechna i tutaj wszyscy mnie zaraz w komentarzach: Ryfek, ty jesteś jakiś upośledzony, przecież stafiki jedzą tylko koninę. Nie wiem, bawi mnie to strasznie, przepraszam, ale... O Jezu. Nie karm go parówką, bo mu nerki zepsuł. O Jezu. Głód by mu zepsuł bardziej ciało całe. O Jezus, naprawdę. Do czego my zmierzamy? Do czego my zmierzamy? Mangi, jak napisał nawet komentarz pod tamtym odcinkiem, że nie pamiętam jego rasy psa, ale on też ma chyba jakiegoś psa takiego rasowego,
Mangetsu. I napisał właśnie, że on się nawet nie wyobraża, jakby go złyli jego widzowie, jakby powiedział, że karmi tego swojego psa resztkami z obiadu, nie? Wszystko? Chyba tak. No tak, lecimy na kolejne piętro. Też mnie rozwala, wiecie, no ja rozumiem, że trzeba oczywiście zwierzaki najlepiej karmić, najlepszą karmą jakoś się da, ale też nie popadajmy do skrajności. W skrajność mnie rozwala, że niektórzy po prostu coś takiego piszą, że trzeba zwierzaki karmić najlepszą jakości karmą i tak dalej. Tymczasem samemu chodzą do jakiegoś, nie wiem, McDonalda, KFC co drugi dzień, żrą kebaby. I kogoś innego pouczają o jego psie, a o własne ciało nie potrafią zadbać, nie? Więc rozwala mnie to po prostu strasznie. Ojejku, jejku. Ale nie martwcie się, jakbym miał pieska, to jak najlepiej bym chciał go karmić, jak tylko mogę. I obdarzyłbym go całą swoją miłością. Ja nawet lubię, powiem wam, patrzeć na te karmy jakieś sobie, wchodzę na neta i no, że coś, ja nie mam psa, a od 2 lat wchodzę i patrzę na karmy na necie. I sprawdzam, jakie są najlepsze i najzdrowsze. I o, ta te smaczne są. O, tutaj pani Ania napisała, że jej ten pies, aż mu się uszy trzęsą, jak ją je. Ojejku. Boże, jak jest gówno itemy, naprawdę. Wydaje mi się, że to jest klątwa diplopii. Gdy masz diplopię, to już po prostu kolejne pokoje są złe. I tory też są złe i tak dalej, jest źle. Wiesz, o co chodzi, że masz diplopię i mówisz, o dobra, będzie dobry item, używam jej na dobrym itemie. Ale od kiedy masz diplopię, to już ci się nigdy nie trafią dobre itemy. Coś w tym jest, coś w tym jest. Dobra, te pociski przecież tutaj blokujące, to jest no niesamowite, co to tu robi. Te pociski z popa trochę pomagają, trochę nie. Z jednej strony mi się wydaje, że trochę mi się DPS zmniejsza, bo nie wszystkie pociski lecą na wprost do hasza. Z drugiej strony ja mam mega zarąbistą farmę pocisków wokół siebie i każdy z tych pocisków blokuje pojedynczy pocisk kasza, więc super. O, i tego potrzebowałem, tutaj muszki. Rozwalmy je, zwiększmy sobie damage z Lasty Blada. No i chyba już mamy max zwiększony damage. 11 punktów obrażeń, 5 tirsy. Jest całkiem nieźle, boże, aż mi chyba laguje gra, albo mi się wydaje, tak, no, trochę przycina. Rozwala mnie w tym, jak wchodzę sobie w sterowniki od Radeona, od karty graficznej. I tam jest napisane, co wiem, ostatnia sesja. Jest pokazana, w jaką grę tam grałeś, nie? Jest pokazany Isaac i właśnie rozwala mnie, jak grałem tam, nie wiem, jakiś czas temu w Metro Exodus. I wyświetlało mi się, co tam w 4K, włączony jakiś ray tracing i tak dalej, średnia ilość klatek 80. The Binding of Isaac, średnia ilość klatek 51. Po prostu to jest niesamowita gra, naprawdę. No ale to pewnie wynika z tego, że właśnie są albo jakieś mikroprzecięcia raz na jakiś czas, co jest pewne, albo po prostu są nieraz podejścia takie, że no masz 2 FPS-y momentami. No i to niesamowicie ściąga tę średnią wartość już w dół. Dobra, no nic tutaj naprawdę. Ja widziałem chyba Sharp Plaga, czy mi się wydawało? Coś mówiłem, że ja go nie kupuję, bo on mnie zabije? Albo ja już mam zwity, nie wiem, po tych plackach może mi się coś odwaliło. Nie wiem, nie wiem. Dobra, lecimy dalej. Właśnie, czemu placki były zarazem dobre, zarazem nie? Bo z jednej strony one były bardzo jajeczne i tak trochę smakowały jak połączenie zwykłego placka ziemniaczanego z jajochlebkiem. I z jednej strony to nie jest to, w co celowałem, bo chciałem zjeść placki ziemniaczane, ale z drugiej strony dawno nie jadłem jajochlebków, lubię je i powiem wam, że tak miła odskocznia od takich zwykłych placków ziemniaczanych. Nawet nieźle to smakowało. Ja powiem nawet nieźle, to mnie wyleczyło przecież z jakiejś choroby, nie wiem. Miałem Plug Inka nagrać na losowy wtorek, no tak. No ale chyba w tym tygodniu mówię, no dzisiaj nie dam rady, widzowie. Ale tutaj piguły Isaacowe muszą wbić jako choroba cywilizacyjna w Plug Inku. Bo przecież to jest śmiech na sali, te piguły ostatnio w Isaacu. A co to? Aha, muchy, no tak. Ale mówię, nie dam raczej rady. Może uda mi się jutro rano wstać.
jeszcze przed z tym. To jest stomatolog? Ortopeda? Nie. Ortodonta! O! Przed ortodontą? Cały czas mi się myli. Może przed ortodontą zdążę jeszcze rano wstać? No i nagrać te wampirki, ale nie wiem, nie sądzę. U! Pochwalę się, rower se kupiłem dzisiaj. Oj, ty, jest bardzo źle. Jest turbo źle. Co ja robię? Dlaczego na rogu była gwiazda, ten promień? Ja nie wiem. Muszę nagrywać wcześniej, a nie o północy. O Boże, no trudno, no zdarza się, no. Nie każdy musi zawsze wygrywać. Rower se kupiłem. A, chciałem całą historię o rowerze powiedzieć, teraz nie powiem. To jutro wam powiem. Albo na wampirkach wam powiem, jak nagram rano. Ale mam czym jechać chociaż jutro do ortodonty. O, ortodonty. Dobra, zobaczymy jak to pójdzie. Trzymajcie kciuki, żebym gadał na jutrzejszy dzień, bo już się boję tych wkrętów. Zobaczymy jak będzie. A wam, kochani, bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się spodobał. Jak tak, możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. I się widzimy niedługo. Trzymajcie się i cześć, pa, pa.